Cześć wszystkim. Meczyk pomiędzy Incomodusem Liga Srebrna. O. Trespassem Liga Diamentowa oraz Demuzem Liga Brązowa. A w sumie będzie z kamery wszystkich. Jeszcze chciałem zaprezentować w zasadzie tylko z jednego powodu, a mianowicie tutaj, jak wspominałem w jednym z wcześniejszych meczów na Lost Temple pomiędzy tam Zelboxem a MB, gdzie podejrzewałem, że grają wspólnie, to właśnie w tym meczu można zobaczyć, do czego takie gry mogą prowadzić, jak to mniej więcej wygląda. To już początek. O, tutaj jak, nie wiem, czy to jest szwedzki, czy duński, któryś z prawdopodobnie z języków skandynawskich, poszła jakaś informacja. Nie wiedziałem, co to jest, a nie o co chodzi. Jak widać, to jest też mapa Kula z Ravin, więc mój, jeżeli chodzi o FFA, to jeden z ulubionych buildów. Po to, żeby przedostać się tą ścieżką do bazy przeciwnika z pierwszym dość takim silnym atakiem. Dwa baraki, fabryka i starport. Ewentualnie, jeżeli się nie uda, tutaj ta droga jest w miarę na tyle duża, że nawet zdąży się w międzyczasie coś tam, jeżeli chodzi o armię, odbudować, jeżeli by się atak nie powiódł. Tutaj, jak widać, trespass idzie prosto w powietrze. To nie jest mój skan, przyznam się od razu, bez bicia. To był skan od Demuza. Spójrzcie, no właśnie. Komunikat otwartym tekstem. Czerwony idzie prosto w powietrze. Incomodus mu za to dziękuję. Incomodus w międzyczasie, 3 gate'y, to był akurat mój skan, wynajduje blinka, założona ekspansja, ja się przebijam dalej. Widać dwa Stargate'y i Trespass idzie w Voidy, a kto wie, czy później nie pójdzie w karierę. Albo przynajmniej czy nie miał takiego zamiaru, żeby tak zagrać. Jak widać, ja zakładam swoją ekspansję. Jednostki wysyłam pod bazę przeciwnika. I widać, Incomodus także robi. Podejrzewam, że gdyby nie ten komunikat, tego ataku by nie było. Zresztą jak tutaj widać też, no, ciężko, żeby helionami rozbijać te. O. Incomodus atakuje. Ja robię to samo tutaj z Demuzem. Czołgi. Maruderzy, parę Marmarinsów. Nie wiem, czemu nie podniósł Command Centera swojego. A tutaj widać, że Incomodus niszczy bazę bez pasa. No jak widać, spowodowało. O, właśnie, tu było jeszcze jedno. W momencie, jak atakowałem Demuza, on rzucił komunikatem, że ja w swojej bazie nie mam nic, no co Trespass podsumował zwycięstwo przez komunikację. Powiem szczerze, że to CPS, nigdy nie wiedziałem, co jest, znaczy nie wiedziałem.
nigdy trochę przesadza, bo to pierwszy raz, kiedy coś takiego spotkałem w trakcie gry. Sugeruje to... A, mi się teraz przycięło. Sugeruje to, że Trespass jest Francuzem. Gdyż u nich tam jest właśnie FFA, to ma skrót CP, coś tam, nie wiem, nie znam francuskiego. Przepraszam za to, ale nie potrafię rozszyfrować do końca tego skrótu. No, Demuze w tym momencie opuścił grę dopiero jak Incomodus do końca załatwił Trespassa. Jak widać, tu jest 6 gate'ów, robo, 2 robo, Robotics Bay, Templar, Riker. Ja tutaj się dalej rozbudowuję, jak widać moja ekspansja nie jest zbytnio nasycona, zresztą w porównaniu do Incomodusa widać jak to wygląda. Prawie dwukrotna przewaga, jeżeli chodzi o ilość robotników. Ale, no, zakładam swoją ekspansję na złoty. Incomodus już to ma. I powiem szczerze, że tutaj też, tak jak w poprzednim meczu na Lost Temple, wiedziałem, że jeżeli szybko nie zaatakuję Incomodusa, to będzie kiepsko. Scan drugi. Przesunąłem swoją armię. Research complete. W celu troszeczkę zabezpieczenia swoich ekspansji też. W międzyczasie, jak widać, Incomodus ze sporą armią. Powiem szczerze, gdyby zrobił blinka tutaj, moje te czołgi nie miałyby szans przy takiej ilości. Tym bardziej, że także, jak widać, ma upgrade'y na swoje w porównaniu do mnie, a na mechy nie mam nic. Tak samo na piechotę. To co mnie, no tutaj podczas tej walki, no wiadomo, Steam troszeczkę uratował i powiem szczerze, troszeczkę niezrozumiały ten unhack Incomodusa, bo powinien zblinkować najpierw na dół, a później zblinkować się bezpośrednio na moje czołgi. To prawda, fakt, że nie miałem ich w trybie Siege, więc tu też, to też mnie troszeczkę uratowało. No i przypuszczam atak na ostatniego, który pozostał na placu boju. To jak widać, Incomodus poszedł w kolosy plus High Templar na moją głównie piechotę, armijkę. I w sumie ostatni atak, który decyduje o wszystkich. Steam, przybliżenie się jak najbliżej, nawet bo nie bawiłem się w uciekanie gdzieś tam, w tym momencie miałem więcej czołgów niż piechoty. Wikingi załatwiły kolosusy. I tu już, jak tylko tutaj zobaczyłem, to zacząłem kasować pylony. Rozstawiłem czołgi. Zaraz mi to GG. Ja opuszczę grę. Wygrana może przypadkowa, może nie.
Ale właśnie chciałem to zaprezentować z tego względu, żebyście widzieli, jak częściowo może niebezpieczne może być granie przeciwko w FFA przeciwko dwóm osobom, które w jakiś sposób się ze sobą komunikują i informują o tym, co robi reszta przeciwników. Dzięki, na razie, hej.